dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Proszę Państwa, nie będziemy dzisiaj pić mioduli, ale też myślę, że nie będziemy jeść miodu, będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać z królem cieszyńskich pszczół, z panem Piotrem Nytrą. Dzień dobry. Dzień dobry. Król cieszyńskich pszczół. Oczywiście sobie trochę żartuję, ale w tym żarcie jest dużo prawdy. Jak to się zaczęło? Pana przygoda pszczołami, z miodem? Moja przygoda z pszczołami rozpoczęła się już parę lat temu, kiedy to kolega przyjechał do mnie i się zapytał, czy nie chcę dwóch uli kupić od jego teścia. Mhm. No i zakupiłem, przywiozłem i tak się to rozpoczęło. Wcześniej był pan kierowcą? Tak jest, kierowcą zawodowym i dużo jeździłem, nie było mnie w domu. No i przeszedłem jakoś na pszczelarstwo. Od dwóch lat już jestem pszczelarzem zawodowym. Ile tych uli teraz jest? Bo pewnie około, około 60 uli. 60 uli. Dobrze, to teraz tak, jest zima. Najpierw proszę powiedzieć, co robią w ogóle pszczoły w zimie, bo to mnie interesuje. Wbrew pozorom, co ludzie myślą, że pszczoły śpią, pszczoły nigdy nie śpią, ewentualnie drzemią. One składają się w kłąb i ogrzewają matkę. Ten kłąb się cały czas tam kręci w tym kółku. Ja sobie to zdejmę. Tak, proszę mówić. Ciepło się robi. No i tyle. I one muszą przetrwać, to jest pszczoła zimowa, która żyje do 9 miesięcy, ona musi przetrwać aż do wiosny. Aha. A jak ogrzewają matkę? Tak. Tak. A jak rozpoznać, że to matka? Tak, matka jest ciut większa, grubsza. I matka to królowa? I matka to królowa. Mhm. I królową pewnie jakoś tam się odpowiednio znakuje, żeby było... Na królową się daje albo palitkę, albo się flamastrem znaczy i widać ją wtedy w pośród 65 tysięcy pszczół, ta jedna królowa. Wiem, co to jest flamaster, nie wiem, co to jest opalitka, ale może się dowiem. Co to naklejka, jest... taka malutka naklejka, gdzie się ją tam przykłada. Aha, dobrze, to królowa pszczół będzie miała taką opalitkę OX.pl za niedługo. Nie, żartuję sobie. Tak. A jak to jest, bo dużo teraz tak mi się wydaje, że ludzie mówią o tych zdrowotnych produktach pszczelich. Czy faktycznie miód... I produkty pszczele są zdrowe, czy to jest tylko taka... Produkty pszczele są już od zawsze znane. Już Hipokrates kiedyś robił wszystkie leki na bazie miodu. Ale miód, nie tylko, pszczoły nie tylko robią miód. Są również produkty takie jak pyłek, mleczko pszczele, propolis, pierzga, powietrze ulowe, jad pszczeli, wosk pszczeli. Tam jest no, cała apteka w ulu jest. Mhm. Powietrze? Powietrze ulowe, nawet powietrze też. Ulowe, tak. Co to znaczy? No, to znaczy, że one tam wydobywają takie powietrze właśnie dzięki propolisowi i tak dalej. Są różne inhalacje, nawet ludzie przeprowadzają. Stawiają teraz nawet domki, gdzie człowiek przychodzi, może się tam drzemnąć na pół godzinki i oddycha. Te pszczoły są pod spodem i oddycha tym powietrzem, które jest w ulu. A, i też jakieś biopole wytwarzają takie też, pszczoły, do 50 które... centymetrów. O proszę, ja to jestem teraz w biopolu. Dobrze, mam nadzieję, że mi nie zaszkodzi. Tym bardziej, że miodu wcześniej nie używałem, ale chyba się jakoś przekonam do tego pyłku. Co ten pyłek, jaki ma właściwości? Pyłek kwiatowy jest to... Pszczoły żyją w ogóle dzięki pyłkowi, nie dzięki miodowi, bo miód to wszyscy znają, a pyłek kwiatowy jest to męska komórka rozrodcza, która po prostu ma wszystko. Jak wiadomo, każda komórka rozrodcza musi mieć wszystko od A do Z. I jest to jedyny produkt na świecie, naturalny, kompletny, pełnowartościowy, który potrafi podtrzymać organizm przy życiu. I były badania robione, gdzie ludzie jedli pyłek, wodę pili i żyli przez 3-4 miesiące i bez jakichś tam ubytków na zdrowiu. No to faktycznie jest zdrowy. Mówi się też o masowym wymieraniu pszczół. Jak to jest? Faktycznie te pszczoły wymierają, czy jest to tylko taka też jakaś medialna bardziej? Z tymi pszczołami jest tak, że pszczoły już teraz mają coraz większy głód, bo kosi się coraz częściej łąki. Ludzie nie sadzą nic przy domach. Wiadomo, wszyscy mają kostkę brukową już albo trawkę na 2 cm, czyli tam nie ma ta pszczoła gdzie siąść, z czego zebrać. Do tego dochodzą opryski, gdzie kiedyś nie było tych oprysków, teraz już jest coraz więcej. Czy te środki ochrony roślin, tak? Które są... Tak jest, które są źle używane, bo jeżeli by to używali w nocy, to nie ma problemu, a że przez dzień pszczoła tam siedzi, a to nie tylko pszczoła, tylko motyle i różne inne zapylacze. Dlatego one umierają. A kolejna rzecz, która przyszła w latach 80. do nas, do Polski, to jest waroza. Czyli jest to roztocze, które siedzi na pszczołach i niestety nie wszyscy sobie z nią potrafią radzić. I co, te pszczoły faktycznie wymierają. I to jest groźne dla człowieka. Tak? Ponoć zaraz jak wymrą pszczoły, to... No już Einstein powiedział, że jak umrze ostatnia pszczoła, to mamy 3-4 lata życia. No. Dlatego są tak ważne, ponieważ 80% wszystkich upraw zapylają pszczoły. Dzięki temu mamy co jeść. Mamy jabłka dorodne, owoce, warzywa, truskawki, wszystko.
A dlaczego te środki ochrony roślin nie mogą być w nocy stosowane? Właśnie powinny być w nocy. No, a dlaczego tak nie jest? Bo rolnikom się nie chce. Jest to takie, że on pracuje przez dzień, a nie w nocy. Były też skargi, gdzie na przykład rolnicy w nocy wyjeżdżali, a ludzie mieszkali gdzieś obok. No i wiadomo, że jedni chcą spać, a drudzy chcą pracować. No. A choroby oprócz tej warozy? No jest jeszcze zgnilec amerykański, który też jest bardzo ciężką chorobą dla pszczół, jest nosemoza. No, pszczoły się borykają, naprawdę coraz więcej mają tych różnych chorób. Nawet to, że na przykład teraz zimy nie ma, one powinny w kłębie siedzieć, a one cały czas jeszcze gonią. Takie pracowite te pszczoły. Tak jest. Czego człowiek może się nauczyć od pszczół? No, na pewno, tak jak pan powiedział, pracowitości. Życia w społeczeństwie de facto, bo mimo wszystko, że ich jest tam tysiące, to tak naprawdę stwarzają jedność. Tam jest jeden organizm, który kieruje i królowa, i ta świta, i one doskonale wszystko wiedzą, kiedy coś zbierać, kiedy tam nie ma, lenistwa tam nie ma. Ponoć właśnie pszczoły, jak rozmawialiśmy wcześniej, nie zasypiają za bardzo. Nie zasypiają. Pszczoła. No to jak to jest możliwe? No jest to możliwe, po prostu pszczoła w ogóle umiera z przepracowania. I każda pszczoła, która już wie, wylatuje do pola i ona już wie, że umrze, ona nie wróci do ula, żeby inne nie musiały mieć robotę za nią, żeby ją sprzątać i tak dalej. A jak to jest? To znaczy tak, pszczoły wyginą, my też wyginiemy. Gdyby można było prześledzić, jak to się stanie, dlaczego tak? Głównie chodzi o to, że pszczoła jest niesamowitym zapylaczem. Tak jak już wspomniałem, 80% upraw jest zapylane przez pszczoły. Pszczoła też jest wyznacznikiem ekologii, gdzie jest brudno, i jest na przykład zatrute powietrze, tam pszczoły też nie ma. I mi się wydaje, że chodzi właśnie o to, że jak pszczoły nie będzie zapylone, nie będzie tych owoców, warzyw, zostanie tylko pszenica, kukurydza i jakieś tam inne rzeczy, które nie wymagają zapylania albo są wiatropylne. To wtedy nie będziemy mieli pokarmu. Będzie coraz mniej witamin dla nas i będziemy po prostu tak wegetować. Nie będzie kolorowo, bo nie będzie kwiatków. A jak to jest, że te pszczoły są policzone, że ich jest mniej? Jak się liczy pszczoły? Na jakiej podstawie ktoś tam stwierdził, że pszczoły masowo wymierają, jeżeli założymy, że to prawda? Pszczoły ogólnie widać, jeżeli wymierają, to one zawsze przy wylotku są w tak zwanej agonii, czyli już umierają, one tam ruszają się. Pszczoła w ogóle jak ma coś na sobie, ona nie pójdzie do ula, żeby zarazić innych. Dlatego nie mamy miodu złego, skażonego, nie ma takich miodów, ponieważ pszczoła jak czuje, że ma coś na sobie, to nie trafi do tego ula, nie pójdzie tam. Dlatego kiedyś było mówione, że niby przez telefony komórkowe pszczoła nie mogła wlecieć do ula. No, a to się okazało później, że to było przez opryski. To skupmy się chwilę na tym, na tej pszczole. Proszę powiedzieć, jak wygląda życie pszczoły? Pszczoła rozpoczyna się cały cykl życia w ogóle od jednego jajeczka. I ona jest pierwsze jajeczkiem. Później się przekształca w poczwarkę, czyli w larwę, czerw inaczej. Później ten czerw jest zasklepiony. Ona się wygryza, ta pszczoła, jest pierwsze, musi spełnić masę funkcji różnych, czyli jest sprzątaczką pierwsze, później jest karmicielką, opiekunką, strażniczką i dopiero jak osiągnie tą całą wiedzę, to leci do pola de facto na 3-4 dni, może 5 dni. A żyje miesiąc, a tak? Żyje 30 dni. A pszczoła zimowa natomiast, która już jest od 15 lipca, która matka produkuje tą pszczołę zimową, ona jest bardziej grubsza, ma więcej sadełka na sobie, ona potrafi żyć do 9 miesięcy, żeby ona siedziała w tym kłębie. One wtedy nie gonią po miód, nie przepracowuje się. Ale taka pszczoła, która żyje 30 dni, to w sumie 4 dni spędza na zewnątrz, tak? I produkuje... Tak jest. I produkuje. Ile tego miodu produkuje? Warto jeszcze powiedzieć, że pszczoła jest w ogóle kwiatowierna. Co to znaczy? Że ona jak wyleci i poleci tylko i wyłącznie na moiczka, to ona będzie z tego moiczka na drugi moiczek i tak dalej. Ona nie będzie lecieć na przykład z moiczka na lipę, bo zapylanie by wtedy nie miało sensu. I ile tego miodu wyprodukuje taka pszczoła? Jedna pszczoła przez swoje całe życie potrafi przynieść de facto jedną łyżeczkę miodu. Jedna łyżeczka miodu? Tak. No proszę. No to myślę, że nie tylko mi się teraz rodzi takie pytanie. Jak to zrobić, żeby pszczoła produkowała więcej miodu? Można ją przecież jakoś tutaj podbudować jakimiś sterydami, albo nie wiem, antybiotykami, albo dołożyć jej trochę kawy i będzie pracowała wydajniej. No właśnie, że z pszczołami jest tak, że pszczoły się nie da oszukać. To jest natura. Czyli tak, pszczoła jest kwiatowierna i pszczoły nie da się oszukać. To na razie wiem. Co to znaczy, że nie da się oszukać? No musi być tak, jak jest wszystko. Nie wiem, nawet miodu niedojrzałego z ula nie wolno wziąć, ponieważ ten miód by się popsuł. Czyli tam musi być wszystko zachowane, ten cały proces produkcji. Pszczoły,
chociaż zrobimy większą pszczołę, bo ludzie ściągają różne rasy z różnych, z całego świata, no to ta pszczoła na przykład sobie nie radzi tutaj w warunkach naszych, polskich, czyli na przykład na zimę. One co prawda mają dłuższy języczek, więcej niby potrafią przynieść tego, ale z kolei zimy nie przetrzymają. Czyli to jest takie, nie da się podkręcić tych pszczół. I jedynie co możemy zrobić dla tych pszczół, to tak jak robią pszczelarze, sadzą na przykład facelie, czy jakieś tam inne w ogródkach można coś sadzić, cokolwiek. I to wtedy pomagamy pszczołom, tak? Drzewa miododajne, lipy, akacje. A jak wygląda praca pszczelarza? Bo chyba pan coś o tym wie. No, od 2 lat jestem pszczelarzem de facto zawodowym. Skończyłem szkołę pszczelarską, kursy inseminacji matek pszczelich. Ja robię i matki, i pakiety, odkłady, także siedzimy z żoną. I czuwacie nad rodziną. Tak jest. No, praca pszczelarza wygląda de facto tak, że głównie jest to praca od kwietnia do września. W wrześniu już pszczoły zakarmiamy, leczymy do tej zimy. Jest to bardzo ciężka praca, ponieważ... A czym leczycie? Na te właśnie roztocza, które już mówiłem na sam początek. Są takie tabletki, które tam wkłada się do ula, trzeba spalić i te roztocza umierają. Miodobranie, bardzo ciężka praca. Ile jest razy w roku? Z reguły gdzieś tak, to wszystko od pogody zależy, bo to jest jak rolnik. No, albo jest, albo nie ma. 4 razy w ciągu roku. To jest praca chyba dość ciężka, wydaje mi się, że chyba niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego. Dużo osób sobie nie zdaje z tego sprawy. Młodzi się tego nie chcą chycić, a niestety ci starsi pszczelarzy umierają. Nie przekazują wiedzy młodym. Szkoły już nie ma jako tako. Teraz na nowo ruszyły te szkoły pszczelarskie. Ale ludzie nie widzą zainteresowania w tych pszczołach. No to jako prezes fundacji Kochajmy Pszczoły ma pan chyba pole do działania, tak, żeby jakoś edukować. No staramy się właśnie edukować na całej Polsce. Od przyszłego roku będziemy tutaj bardziej w Cieszynie właśnie do szkół, do przedszkoli, do nie wiem, Instytut Trzeciego Wieku. Chcemy edukować po prostu, bo te pszczoły, że one są naprawdę bardzo ważne. A jak to jest, że tutaj, że niektóre na przykład produkty możemy kupić tańsze w supermarketach, a w prawdziwym takim sklepie z produktami pszczelego pochodzenia, no ta cena jest droższa. Z czego to wynika? Generalnie wynika to z tego, że te wszystkie miody w hipermarketach to tak naprawdę to są miodopodobne różne rzeczy. One, na przykład miód naturalny musi się skrystalizować. Co to znaczy, że on po prostu, ludzie też mówią niby z cukru. Po tym rozpoznamy prawdziwy miód, tak? Po tym rozpoznamy prawdziwy miód. On musi się skrystalizować. Jeden prędzej, bo jeden na przykład rzepakowy w ciągu 7 dni. Natomiast akacja może do 1,5 roku, ale musi się skrystalizować. Te sklepowe, niestety, one się nie krystalizują. Poza tym wystarczy zobaczyć na ulotkę, że tam pisze miody z Unii Europejskiej, nie tylko. Mhm. Czyli przychodzi to na przykład z Chin. Ja się zawsze zastanawiam, skąd Chińczycy mają miód, skoro nie mają pszczół. Chińczycy nie mają pszczół? No nie mają, ręcznie zapylają drzewka. Aha. Made in China, no tak, to zostawmy to, skupmy się na terenie Stella. A w Cieszynie, w regionie jest dużo pszczół? Czy jakieś takie dane na ten temat? Znaczy, jest dużo pszczelarzy pasjonatów, którzy nie są w żadnej organizacji, nie są w kółkach pozapisywani ani u weterynarzy, dlatego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile naprawdę jest nas, ale ubywa tego. I pszczelarzy, i pszczół. I pszczelarzy, i pszczół. To jest różnica, podejrzewam, pomiędzy sztucznym miodem a prawdziwym. W czym jest ta różnica? A pod cenę? Generalnie chodzi o to, że te miody, które są od pszczelarza, w ogóle człowiek, jak kupując miód od pszczelarza, obdarowuje go szacunkiem. Dziękuję mu za ten cały dar. Chodzi też o to, że te miody od pszczelarza są produkowane przez pszczoły. A te w sklepach niewiadomego pochodzenia, nie wiadomo z czego tam są, już nie mają tych właściwości prozdrowotnych. A miód dlatego jest zdrowy, nie dlatego, że jest słodki, tylko dlatego, że tam są enzymy pszczoły. Tu głównie chodzi o te enzymy. Tam jest pyłek kwiatowy też w tym miodzie, tam i dodatek propolisu, no rozmaite rzeczy, które działają na nas. Natomiast ten sklepowy, one są przegrzewane też te miody i sprowadzane z nie wiadomo jakiego pochodzenia. Z Chin, od doktora Pai Hivo. Na przykład. Na przykład. Dobrze, to w takim razie zapytam jeszcze o takie ciemne strony bycia pszczelarzem. Ciemne strony bycia pszczelarzem. No nie każdy potrafi być w ogóle pszczelarzem, nie może być, bo na przykład w ogóle się mówi, że niby to pszczoła wybiera pszczelarza, a nie pszczelarz pszczoły. I to jest z reguły tak, że są ludzie uczuleni, którzy nie potrafią z tym pracować. Jest ale to... samo urządzenie chyba dla osoby zdrowej jest zdrowe, czy nie? Jest. I należałoby podziękować nawet pszczole, że ona go urządliła, ponieważ człowiek... Tylko, że pszczoła wtedy nie żyje. Właśnie ma tą świadomość, że to jest tylko raz w życiu i już nie ma nic więcej. Wiadomo, nie jest to przyjemne, miłe,
Ale dlaczego tak jest, że pszczoła wtedy umiera, kiedy żądli człowieka? Ponieważ żądło pszczoły jest w kształcie harpuna. I w momencie, kiedy ono się wbije do nas, do skóry, no to ona tam zostaje. Dlatego najlepiej w ogóle to żądło jest drapać, a nie naciskać, ponieważ tam jest woreczek z jadem. I w momencie, kiedy my naciskamy na to, to ten cały jad wstrzykujemy. Dlatego dobrze mieć albo kartę kredytową, albo cokolwiek, albo paznokciem po prostu zdrapać te żądło. Ale są też pszczoły bezżądłowe, czy nie? No są. Jest pewna rasa pszczół, nazywają się murarki. One nie mają żądeł, są de facto bardziej jeszcze włochate, bardzo przyjazne dla ludzi. I coraz więcej ludzi teraz, jak się boi zwykłych pszczół miodnej, no to zakładają sobie takie domki albo hotele dla owadów. Przeważnie stawia się tam kokony pod spód. No i ona w momencie, kiedy się wygryzie, ona już zamieszka ten hotel. Można je mieć naprawdę no, i przy przedszkolach, i w centrum miasta, i wszędzie, i nikomu nie zrobi w ogóle żadnej krzywdy. One się nie roją, jest samotnica. Sama nazwa też mówi właśnie, że to jest pszczoła samotnica. Wiadomo, nie mamy z tego miodu, nie mamy pyłku, nie mamy tych innych produktów pszczelich, ale jest no, zapylone wszystko, nie? Czyli mając ogródek gdzieś jakiś mały, mamy problem z tymi pszczołami, zawsze można sobie kupić taki domek i działać. Ciemne strony jeszcze. Na pewno trzeba mieć zdrowy kręgosłup. Jest to bardzo ciężka praca. Jest to praca, którą nieraz wykonujemy, jest 50 stopni na polu i człowiek musi zrobić ten przegląd w ciuchach, które sam pan widzi, jakie są. Trzeba mieć ten podkurzacz, dym leci do oczu. No nie jest to za dużo. Może kradzieże być... uli albo na przykład... Zdarzają się i kradzieże... Specjalne podtruwanie pszczół, żeby może tamtemu tak być nie wyszło. Też może być, że zwierzęta przewrócą, przyjdzie wiatr, może być nieurodzaj na przykład cały rok. Może być tak, że lipa zakwitnie, będzie padać, no i pszczoła już z ziemi nie weźmie tej lipy, nie? A który miód jest najzdrowszy? Z miodami jest tak, no generalnie wszystkie miody są zdrowe, wszystkie są na odporność. To jest z miodami tak, wielokwiatowy, jest to tak jak u nas z lekarzami. Pierwsze idziemy do ogólnego lekarza, czyli to jest wielokwiatowy, a później idziemy do specjalisty, czyli na przykład tu jest lipowy, padziowy, gryczany, lipowy. I gryczany, to mnie interesuje. Dlaczego gryczany? Ponieważ jest z pola gryki, z kaszy gryczanej, które potem się robi kaszę gryczaną. A to? Dlaczego jest takie ciemne? To już jest ramka przepracowana przez pszczoły, ona już powinna być do przetopienia, a jest to po prostu tak, żeby pokazać ludziom tutaj... jak to pszczoły robią, te komórki całe, gdzie one tam żyją i tak dalej. Dobrze, jesteśmy na progu nowego roku. Czego życzyć pszczelarzowi w nowym roku? No na pewno, żeby pszczoły były zdrowe, żeby był urodzaj. No i nie wiem, żeby ludzie mieli może większą świadomość o tych pszczołach, że one to nie jest jakaś tam tylko ktoś mówi, bo nie wiem, bo chce mieć swój interes, tylko to naprawdę dotyczy nas wszystkich. Mhm. Czyli można powiedzieć, że niektórym na rękę jest to, żeby nie mówić o tym, jak zdrowe są produkty pszczele, bo dzięki temu cały przemysł farmaceutyczny się rozwija. No tak, no jak wszyscy wiemy, na przykład produktów pszczelich, czy w ogóle jakichś tam naturalnych rzeczy nie wolno opatentować. I to by w ogóle nie miało sensu w życiu, żeby ktoś uwierzył w to, że produkt za 30 zł czy 40 leczył. Jak można zarabiać większe pieniądze. Ciężkie choroby. Same to, że pszczół nie da się zmusić, żeby one więcej tego zrobiły. Nie da się wydobyć więcej propolisu. A propolis na przykład jest to tak kapitalna rzecz, że każda pszczoła w ulu na przykład jest taki dywanik zrobiony i każda pszczoła, która przyleci z pola, musi przejść po tym dywaniku i ul jest w środku jałowy. Nie ma bakterii, wirusów, nie ma tam nic w środku dzięki temu propolisowi. Dzięki temu nie ma też bakterii w miodzie w ogóle. Tak? Ani w żadnym produkcie tak pochodzącym jest od pszczół. Tak jest. Dobrze, to tym optymistycznym akcentem, bezbakteryjnym, kończymy. Naszym gościem był pan Piotr Nytra. No i proszę pamiętać o tym, że pszczoła żyje tylko 30 dni, a tak naprawdę ten miód to jest bardzo zdrowa rzecz.